No, ładna paczka. Będziemy rozpakowywać razem. Przyjechało na palecie. Co to jest? A no to jest piec nadmuchowy. Na razie rozpakowujemy. Pierwsze odpalenie zrobimy na podwórku. A dlaczego? No bo jest pomalowany ładną farbą niebieską, prawdę żaroodporną. No ale by mi zasmraził, jak to się mówi, cały warsztat. Także będzie, tu będzie odpalenie w tym miejscu, gdzie stoi. Papier do spalenia. Chodźcie, zajrzycie z tamtej strony. Zabezpieczony transport był dobrze, żeby szamot w środku nie wypadał, bo jest sporo szamotu w tym piecu. No i tak. Od razu papierki już będą, pójdą do jednego miejsca. Trzeba wszystko podejmować, bo to by się zaczęło palić, to by tu śmierdziało niepotrzebnie. Tu jest popielnik, a w popielniku coś dla Jacka. No, można by było jeszcze pokusić się o rączkę, ale. Dobra, zobaczcie. Dobra, teraz weźmiemy kamerkę w rękę, żeby przełączyć. No i sobie obejrzymy z bliska. Miała być szybka w ziczkach, no ale nie ma tej szybki. No nie wiem. Ale drzwiczki są uszczelnione jakimś sznurem. Zobaczcie, tu w środku szamot, wszędzie szamot, żeby pochłaniał ciepło i po wypaleniu, żeby
jak to się mówi, jeszcze przytrzymywał. A nie wiem, czy to dobrze włożone, to mi się nie podoba już. Odwrotnie chyba powiedziałem. Bardziej płasko zawsze było. Miałem o, w ten sposób. O, w ten sposób. O tak, tutaj jest. A, tu jest regulacja do nawiewu, to na dole, to czerwone. Tutaj jest regulacja, zaraz zamkniemy. Tu jest regulacja nawiewu tutaj z boku. O, można większy zrobić, mniejszy. To w zależności jak będzie ciągnęło. No tu są rury. Poszczególne nawiewy na poszczególne komory. No nie wiem, regulacji nie ma. Myślałem, że będzie regulacja, a to będzie wszystko, jak będzie szedł nawiew, to będzie jednakowo, nie będzie znaczenia. No trzeba coś pomyśleć o regulacji, żeby tu, gdzie nie będziemy chcieli grzać, po prostu kawałek blachy okrągłej i zamykać to po prostu, no bo nie będę wszystkich chciał pomieszczyć. Tu jest szyberek, regulacja, jakby powiedzieć, paleniska, tak to jest zamknięte, a tak pionowo, o tutaj jest otwarte. O, z tyłu tutaj jest, jak powiedzieć, wentylator, który będzie powodował, że tamtymi trzema rurami będzie wychodzić ciepłe powietrze. No i to resztę to. Na filmie wyglądał niebieski, ten co dostałem od klienta, a u mnie wygląda szary, ale też ładny. Także piec nadmuchowy już jest blisko mojego warsztatu. Ale najpierw zrobimy pierwsze odpalenie bez, na zewnątrz. Takie delikatne, drewnem i deszczą, później też będzie drewnem, tylko palone. No palenisko, zobaczcie, spore, także jak podłożę sobie szczapki, nie będę musiał niektórych w ogóle dziabać i ciąć, łuparką łupać, ważne, żeby było suche. Op, 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 op. Nie zamykaj się. Chcemy, żeby było otwarte. O, i taka ładne zdjęcie. Piec nadmuchowy na trzy nawiewy. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.